Cześć wam, dzisiaj z Wizu Wizualnie, ta gra nazywa się Star Wars Galaxy of Heroes i jesteśmy tutaj dlatego, że powrócił event na Trauna. Zaraz zobaczymy, czy moje kilkumiesięczne dzierganie Feniksów po malutku, po troszeczkę, każdego tam poprawiłem. Wystarczy, żeby poradzić sobie z tym eventem. Wiem, że nie uda mi się w tym momencie odblokować Chimery, bo 3 na 6 chipsów. Brakuje mi tylko Home One tak naprawdę, bo Bistan nie jest potrzebny, nie jest niezbędny, w ten sposób. No ale na następną Chimerę będę miał Bistana na wszelki wielki. No, ale 3 na 6, tak? Raz, 2, 3, 4 i 5. Come on! Come on! Capital Games. Nie, jak tak można? I ostatnio jakoś nie zakumałem, jak niecały tydzień temu był event na Home One i brakuje mi teraz 10 szardów tak w ogóle. Home One, dajcie mi tutaj Home One. I tak, 10 szardów. I myślałem, a może sobie odświeżyć? Nie, dobra, nie będę odświeżał, poczekam na następne. I nie kliknęło mi w głowie, że za chwilę jest event na Chimerę. I on mi jest niezbędny, to znaczy on, że ten statek, żeby to zrobić. Takie, what the heck, Wizu, what the heck. I przez to nie mam na 7 gwiazdek najlepszego statku, jaki w tej grze jest. Bo no. Dobra, bierzemy się teraz za event z Traunem i zobaczymy, czy uda nam się przy pierwszym, a może przy milionowym podejściu wykonać. Moi Feniksi nie są jakoś mega hiper zrobieni. Dalej. Próbowałem ich troszkę tam podkręcić, ale pomiędzy, wiecie, nowymi wychodzącymi postaciami, a składaniem Hana Solo, no są pewne priorytety. Traun jest niezwykle mocną i przydatną postacią, no ale jednak no to jest postać dla ciemnej strony mocy, gdzie ja się głównie opieram na rebeliantach przez ostatnie półtorej roku, więc no. Więc tak, poza Ezrą, który jest na 11 poziomie sprzętu, cała reszta jest na 9 minus Chopper, który jest na na 8. I jego nie zdążę złożyć wyżej. Jest jeszcze Sabinka, której użyć nie mogę, w którą chciałem bardziej inwestować, bo wydaje mi się sensowniejsza niż Chopper, ale jej nie mogę użyć, dlatego że ona jest na 6 gwiazdkach, a muszą być 7 gwiazdkowe postacie. Ona tworzy taką fajną synergię między Ezrą i Zebem i wydaje mi się, że ona byłaby kluczem do zrobienia tego eventu, gdybym ją miał na 7 gwiazdek. Ale tak, zobaczymy, czy teraz poprawiony sprzęt na moich postaciach wystarczy, żeby sobie poradzić z prawnem. I nie przedłużając bardziej, odpalamy i patrzymy, co tu się będzie działo. Ta pani ma jako jedyna liderkę i teraz to ma jakieś ręce i nogi, jakiś sens. Odpalamy. Na początku jest ten... ten pseudofilmik jest tam na koniec. Dobra, lecimy na razie, próbujemy jak najszybciej ich pozdejmować. Nie wiem... prawie. Nie mam... Serio będą pudłować? Nie mam wyczucia, ile te postacie są w stanie zrobić, ile nie są w stanie zrobić, bo szczerze powiedziawszy, używam je tylko na full auto, na rajdach czasem, jak są te rajdy, których nie jestem w stanie zrobić, wysolować całkiem, jak, nie wiem, Rancora, to używam tego tylko po to, żeby sobie... Częstotliwość, z jaką te postacie pudłują, mnie przeraża. No w sumie możemy zdjąć tego, większego problemu nie ma. W ogóle ostatnio odkryłem, że ten zwykły Stormtrooper, którego właśnie teraz oklepuję, ma ZT. To było takie wczoraj wieczorem, właściwie dzisiaj po północy to było, ale no, patrzę takie, no nie może być, żeby to dostało ZT. Masakra. Serio? Nie ma lekko. Okej. Super. Aha. Czy się zdąży odpalić z healem chłopak, czy niekoniecznie? Na razie próbuję nie używać żadnych super bonusowych zdolności, bo mam nadzieję, że mi się uda w miarę szybko do tego Trauna się doklepać i tam zużyć wszystko. Kto na początek? Może ten? Ten pan? Juhu, jednego mniej. O, drugiego mniej. Niepotrzebnie go zaatakowałem w ogóle, i tak by się zjadł. Był sam. Dobra, i teraz jakieś oszczędności?
Nie, wszystko mamy zresetowane, dobra. Jesteśmy prawie naładowani, prawie bardzo ładnie naładowani. No i teraz możemy skoczyć na Trauna i zobaczyć, ile nam brakuje, bo to... To była przebieżka w parku tak naprawdę. No to wejście chłopak ma piękne. Czarki mnie przeszły. I've studied your battling my troops, your weaknesses are obvious, your strategy flawed. This fight will mark the turning point. After this, your rebellion will unravel and fall into oblivion. Da-da-da-da-da. Dobra. Próbujmy zrobić to. Potrzebuję Ezrę, żeby z niego zdjął ten. Tamta. Taka plan na tego pana. Ten się za moment też odpali. Czy healera, czy najpierw bić damage dealerów? No to jest skomplikowana walka, szczerze powiedziawszy, patrząc po tym, jak już mnie oklepali, zanim zdążyłem cokolwiek zrobić sensownego. Na Trauna nie mogę wbijać, bo on zarzucił ten swój special debuff na tego, czyli on teraz ma odbijanie ataków. Atakowanie Trauna skończy się tym, że mnie oklepią. Może by zrobić... Które to było ten? I Gareb Zeb Aurelius. No dobra, spróbujmy najpierw wykończyć tego gościa. Okej, Chopper nam powrócił. Why not? No, tu i zdejmijmy z niego to, super. I teraz będziemy w stanie może tego zjechać, zanim się odpali znowu. Dobra, ten. Szybka kontrola jakości, że tak powiem, jest nie najgorzej. Ale wydaje mi się, że bez oklepania tych... O, ekstra! Może go zdążymy zdjąć przed... jak się tank odpali. Dobra, może teraz dojechać tanka czy healerów? Najpierw! Dobra, drugim tankiem jest mój chopper. Jest nie najgorzej, co my tu mamy? Dispel all what? Buffs on target enemy for each buff dispelled, to nie. Co to jest to? Gains taunt for one turn. Czy my chcemy w tym momencie tauntować? A weźmy taunta. I Zep, Bizep. Dobra, ty. Czy on właśnie pięknie koncertowo wziął i spudłował? I teraz może spróbujmy wyciąć mu jednostki hilujące. Na kogo? No dobra, może na ciebie hila? I... Nie na tego dałem hila w sumie, jak teraz patrzę, no ale no, damn it. O, jedziesz ty. Wybieram cię, Pikachu. Ezra ma największe demy, więc why not? Damn! I widzicie, tu jest problem, bo on teraz powinien... ale nie oddaje, czemu nie oddaje? No to w sumie już nic więcej zdziałać nie mogę, tylko puszczę na auto i czekam, aż oni się wyrobią albo się nie wyrobią z tym Traunem. Nie ma żadnego dodatkowego wsparcia. Strasznie dużo pancerza.
Ale, o, i teraz ma te swoje kontry dzikie. Ale... Tak, tak, patrzę, sam nie powinien ubić. Nie ma ani healy, nie ma ani wsparcia damage'a, ani nie ma swojego tanka, który by go chronił. I w tym momencie, proszę państwa... Yes! Publiczność szaleje! Przy pierwszym podejściu. No i w tym momencie mogą moi Feniksi odejść w zapomnienie. Więcej ich nie będziemy... Nie. Ezre zrobię prędzej czy później na R12. Dokończę Sabinkę, a cała reszta zostanie tak jak jest na bardzo, bardzo, bardzo długo. Do momentu, aż sprzęt do R12 nie pojawi się w tak wielu miejscach, że będzie łatwo go zdobyć. I będę sobie te postacie na ten sprzęt gier 12 składał. Ale tak, to ten... Nie spodziewałem się tego, więc dziś ten event ruszył. Będzie przez... nie wiem przez ile dni, będzie przez kilka dni. Przez 6 dni, 21 godzin będzie to z waszej perspektywy jakieś 6 dni i... 18 godzin, bo zaraz to zmontuję, wrzucę na YouTube'a i... tak, juhu! Ja wam dziękuję za uwagę, do zobaczenia w następnym odcinku i... Niech moc będzie z wami! Hej! No i gdzie to jest? O, Grand Admiral Thrawn. No, Smurfie, tu jest Smurf. Przygotować się sprint screenem, przygotować się, tak, promote. A, może być ten moment na print screena, jest dobry. Nice, nareszcie! No i teraz CEG trzeba ze sprzętem złożyć. Teraz jest ta gorsza rzecz, teraz to jest ta trudniejsza rzecz. Ale jest całkiem nieźle, jest na już na 8 tym poziomie sprzętu. No, poskładam go trochę, dam mu odpowiednie mody i jest jak znalazł do moich ciemnych zestawów. Z moimi frytkami, ale z dużą kolą.